Z Michałem tu zawsze jest robota. Takiego bakcyla potrzebowałem, każdy z nas. Szklarska Poręba. Obóz przygotowawczy w Blue Mountain Resort. Na spokojnie, nie ma jakiś taki wyborny, wiesz, tak. Proszę bić! Bić! Dobra. Nie dotykaj! Jak tutaj zostajesz! Don't worry about the thing, cause every little thing is gonna be alright. Z Michałem tu zawsze jest robota. Także fajnie, to słuchaj, takiego bakcyla potrzebowałem, każdy z nas, bo kiedy są sparingi, kiedy człowiek nie oszczędza, chce wygrać, chce coś udowodnić, to zawsze jest progres. Także cieszę się bardzo, w ogóle fajny team. Odkrycie roku to Kamil Gardzielik, można go nazwać w kategorii odkrycie roku. Trochę ciepłych słów tu padło pod twoim adresem. Ciepłe słowo od Artura. Dobrze. Nie, on jest naprawdę tutaj number one. Dobra dusza, drugi. I prędzej, on ma 78. Ale stój na pięta. Stój normalnie. I patrz, ja mam mieć 82, a on ma mieć 78. Ja bym się pokusił nawet o 78,5. No nie? Łukasz jest wyższy tak ze 2, nie? No, ze 3. Z 1,80. I'm boy! Zaczekaj! A gdzie? To jest teamwork! Bardzo dużo rzeczy, także myślę, że waga cały czas idzie do góry. A trener każe ścinę. Myślę, że to wszystko super. Ambicja, którą masz sobie wyrobić.
No. Czemu trener nie ufa Arturowi? Ja? Ja wszystkim ufam. Muszę tylko sprawdzać. Trener ma zawsze rację, nawet wtedy, kiedy jej nie ma. Z trenerem wygrać możesz, a przegrać musisz. Tak to wygląda. Ale ogólnie to jestem tutaj niepokonany. My z trenerem mamy dzisiaj taką decydującą rozgrywkę. Chciałem, żebyście to nakręcili, nie? Pyk, pyk, pyk. Coś chłopaki grają, coś grają. Dobra, 3-3. Nie, góry, ogólnie przygotowanie w górach to jest taki na pół roku taki zapas, nie Kamil? No. Na pół roku. Ciężko powiedzieć, żeby to lubić, tak? To musisz po prostu zrobić, ale to czy to lubić? Lubić to ja mogę sobie na przykład pochodzić do sauny, lubić mogę sobie pograć w ping-ponga. No, a tutaj jest ciężka robota, więc tutaj raczej... Też, ale fajnie. Dobra, jest to do mnie, uwaga! Miliony followers. Idzie siła! Idzie! Jest spontan! Mi wszystko pasuje. No. Co do trenerzy zaplanują, mi wszystko pasuje. To jest zawodnik, którego... Zrobiła? To, co jest powiedziane, tak jest robione. Nie ma żadnego ale. Chodzę w górę pierwszy dzień, to tak nie bolało. Mówię, ale wtedy, gdzie mi przeszło, to mu lukuj, to chodzę. Ale... Po pierwszym dniu to już miałem... Nie. No kurde, nocleg, treningi góry, wszystko uważam na tip-top, nie? Góry to ja uważam, że to jeden z najcięższych treningów, no tak samo jak ostatnio szliśmy, no to się idzie nagle po pas, wpadaliśmy, mówię, takie warunki jak teraz, jeszcze śnieg, nie? No także, no ciężka robota, kurde, naprawdę, jeszcze czerwonym szlakiem szliśmy, także nie polecam. Jest spacerek, góry, schronisko. I Szerenica. Dzisiaj wchodziliśmy na Szerenicę. Nie było łatwo, bo jest to już sama końcówka obozu, a podejście bardzo, bardzo wysokie, bo ostatecznie wyszło z 20 km, ale pogoda była świetna, słoneczko na szczycie, trochę nas wszystkich przymroziło. Ale wszyscy zadowoleni, teraz najedzeni i lecimy odpoczywać i zaraz na drugi trening. Ja, tak jak zresztą już nawet rozmawiałem z chłopakami, uważam, że te 12 dni, które tutaj przepracowaliśmy, to jest takie najmądrzejsza praca i najcięższa chyba, jaką miałem w dotychczasowej karierze, także nie mogę się doczekać efektów, trzeba troszkę odpocząć, ale myślę, że to mega, mega zaprocentuje, także jestem dobry myśl. Podobało się? Zostaw suba i sprawdź strony naszych sponsorów.